Targi Retro Motor Show 2019, a z nami pan Marek Żok, właściciel firmy Max Oil, hurtowni z Grodziska Wielkopolskiego. Panie Marku, firma Max Oil też ma wkład w tą imprezę, prawda? Tak jest. Obiecałem sobie rok temu, w 2018 roku, że będę chciał wspomóc moich kolegów z Automobil Klubu Wielkopolskiego swoimi eksponatami. Dzisiaj postaraliśmy się tutaj, żeby dostarczyć dwa samochody. Pierwszy to jest maluszek z 1976 roku, który to, jak widać, jest w oryginale. Natomiast obok żółty maluch z 1977 roku, całkowicie w oryginale, zachowany w 100% jako oryginalny samochód, niemal fabryczny. Widać natomiast kolega, który tutaj przyszedł blacherskie naprawy. Co nie robiłeś za robotę? Za robotę, tak. Myślę, że kolejne pytanie będzie, co można zrobić z takim samochodem, czy on może dostać blasku można i świetności. Takiego zrobić, jak tam stoi obok. O to właśnie mieliśmy zapytać. Jak zabierać się za robotę z takim starym samochodem, który potrzebuje odnowy? Przede wszystkim warto, by szukając egzemplarzu do odrestaurowania, żeby była to dobra baza. Warto wydać troszeczkę więcej pieniążków na początku, bo dzisiaj naprawa takich samochodów jest bardzo kosztowna, czasochłonna i warto zadbać o to, żeby kupić naprawdę dobry egzemplarz. Odwdzięczy się to na pewno w przyszłości, raz że w eksploatacji, ale na pewno bardzo odtani to odrestaurowanie danego pojazdu. Chyba też dokumentacja ważny temat, co? Bardzo ważna dokumentacja, natomiast nie mamy tutaj problemu z polską motoryzacją, tak jak widzimy nasze maluszki. Ogólnie, czy Polonez, czy Duży Fiat, czy Warszawa, Syrenka, która jest tutaj z nami dzisiaj. Jest to samochód, który był produkowany w dużych ilościach. Jest to polski produkt, polska dokumentacja. Nie ma takiego problemu jak z odrestaurowaniem pojazdów, które wyszły w małych ilościach, no i nie daj Boże, te dokumentacje są nie w naszym języku. A jak z namową młodych ludzi do tego, aby zainteresowali się tym elementem historii? Pan już odrestaurował kilka samochodów różnych marek. Jakby pan, jakie słowo do młodych ludzi, którzy mieliby się zainteresować tym, żeby chronić tą historię, bo przecież to jest element historii? Tak, jest to nasze dziedzictwo narodowe, kulturowe jak najbardziej. Mnie dzisiaj tutaj zaczepiła dwójka młodych ludzi. Widać było, nie trzeba było ich przekonywać do tego, by zainteresować ich właśnie tym naszym żółtym maluszkiem. Sami zadawali pytania, widać było tą pasję, ten błysk w oku. Ja myślę, że jest grupa ludzi, młodych ludzi, którzy mają niesamowite predyspozycje i chęci do tego, żeby kontynuować tą piękną pasję. A tak jak powiedziałeś, no, musimy mieć w sobie taką potrzebę pielęgnowania takich eksponatów, żeby nasze dzieci, wnuki i prawnuki mogły też się delektować i cieszyć oko takimi pięknymi eksponatami. Z kawałkiem historii w ręku pan Marek Żok, właściciel firmy Max Oil, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.